jesteśmy w Energylandii. Przyjechaliśmy się dzisiaj pobawić. Energylandia, tak jest! Można się zażygać, zesrać. Czyńmy na co dzień dobro i frajdę dla każdego. Dobrze mówię, proszę pana? Elegancko, miłego dnia panu życzę. Mówiłem to ja, Dominik Gaz, z miejscowości G. Na formułę to człowieku, na formułę to ja w swojej żywiole jestem. I inne tam kumbalajsy nie wsiadam, bo się boję. Najzwyklej w świecie się boję po prostu. To nie jest dla mnie i tyle. Kumbalajsy, kurwa. O, to jest dla mnie, kurde. Nikt mi nie zarzuci, że się nie bawiłem i na coś nie wsiadłem. Jak wy, jak po jakichś tam hyperionach chce ta chodzić, czy dla mnie już szczyt moich możliwości, tak? Skoro lubisz samochody, tak, to idziemy teraz na Formułę 1. Dobrze, kochanie, ty to o mnie myślisz każdego dnia. Formuła 1 to jest jedyna atrakcja, która nadaje się idealnie dla ciebie. Człowieku, jak na to patrzę, to mi się niedobrze robi. Wodną też. Chcę być mokra. No, chcę być mokra. Chcesz być mokra? Jesteś zawsze jesteś mokra. Formuła jest dla ciebie lajtowa, mówię ci. Słuchaj, na formule to ja to zamiotę tak, że... No. Jesteśmy na formule, właśnie zaraz wchodzimy. Cieszę się, że szanowny małżonek dzisiaj zgodził się na przynajmniej jedną karuzelę. Chcę wam pokazać te emocje, które będą nam towarzyszyły. To jest naprawdę nie do odzobaczenia. Ale to co? To jest takie coś? Ja myślałem, że samochodem będę jeździł, człowieku. A to nie. Mówiłem. Nie, już za późno jesteś. Nie. Musisz. Nie masz... Jest, jedziesz jak samochodem. Tak, jak samochodem i tam na górę, nie? To jest inna karuzela. Tu jedziesz po prostu szybko jak samochodem, jak formułą 1. Na boki i tak dalej. Chodź do mnie. Dawaj. Nie. Musisz. Nie, ja tu czekam pierdol. Nie. Nie. Chodź. Ja się źle czuję. Wsiadajcie, ja nie wsiądę, sorry, ale ja nie jeżdżę na takich rzeczach i tyle, nie? Ja po prostu mam lęk wysokości, lęk przed takimi rzeczami, to nie jest dla mnie i dziękuję. Flashback. Słuchaj, na formule to ja to zamiotę tak, że... No. Dobra, teraz już wiem, co oni chcieli mnie wkręcić. Ja bym tu umarł, na zawał, wymioty, wszystko. O Jezu, co ja bym tu przeżył? Słuchajcie, wy mnie naprawdę chcieliście w to wkręcić? Tak. W te piruety? Chcieliśmy. Człowieku, ja myślałem, że wy mnie prowadzicie na jakieś tam wyścigi, na torze. No to mówiłem też widzom do kamery, no. Dobra, daj spokój, nie bądź taki mądry. Dziękuję. Wysiedliśmy, to szczerze powiedziałam Kasprowi, że dobrze, że na to nie wsiadłeś. No jasne, że tak. Że cię na to nie namówiliśmy, bo wiem, że byłoby ciężko. No zemdałbym tam, no. Na 100%. Nie, nie chcę tego. Wy chcieliście na to wsadzić, nie? Na to. Jakbyście mnie namówili na to, to tobie bym wyrwał te włosy doczepione, a jemu te przeszczepione w Turcji. Mam kudły powyrywał, jakbym na to wsiadł jakimś cudem. Ja bym chciała jeszcze wejść na taką karuzelę, żebyś ty, na jakąś kolejkę, coś takiego, żebyś ty wszedł. Ja na jakąś taką lajtową karuzelę. Dajcie, dawajcie, chodźcie, teraz wejdziemy jeszcze na jakąś taką, żeby on z nami wszedł. Dawaj, wsiądziesz na to? To jest dla dzieciaczków, dla małych, dla najmłodszych, zobacz, jest napisane. A to się kręci we wszystkie strony, tak, tak, tak. Dawaj, chodź. Dobra, wsiądę. Tylko, że ja wam mówię od razu, widzowie, którzy mnie oglądacie, będziecie się śmiać, powiecie, że to jest prysz i tak dalej. Dla mnie się przełamać, żeby nawet na to wsiąść, to jest, powiem ci, dramat. Dla mnie na to wsiąść to jest dramat, ale wsiądę, najwyżej, nie wiem, zemdleję, zażegam się, chuj. To nie, nikt się nie będzie z ciebie śmiał. Tak, nie będzie, na karuzeli dla dzieci. To jest jakiś lęk. Ja już mam ten to 120, nie, na przykład, nie? Ja na przykład jestem blady, nie, tutaj już. Widzowie, siedzimy już w karuzeli, to jest bardzo historyczny moment, że ty siedzisz na karuzeli. Nie, wiesz, nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, nie? Dla mnie to jest drama. Możesz głęboko patrzeć w oczy Lizę. Jak suba nie zostawicie lajka, to ja nie wiem. Człowiek, ja mam ręce mokre, jestem spocony. Mi się żygać chce już, rozumiesz? To się kręci jeszcze w tę stronę, tak? Ja. O Jezus! O Jezus! Kurwa, ja muszę z zamkniętymi oczami na tym jechać, ja pierdolę, nie chcę. Kurwa! Ja nie chcę tego, niech ktoś się zatrzyma. Pierdolę to, nie wiem, po chuj tu wsiadłem. No i szybko się śmiejesz. Jezu! Ja jadę z zamkniętymi oczami, bo jak się otworzył, to mi się zetrał. O Jezus! O Jezus! Ja nie chcę tego. Pierdolę, nie wsiadam na nic już. Ojej! Ojej! Jak się czujesz? Strasznie. Weź temu chłopowi i powiedz, żeby to zatrzymał w pizdu. Kurwa! Już? Już. Już? Już. O Jezus! O Jezus! Co ty się śmiejesz? Za dzieci to jest... Kurwa!
O Jezus. Niech to zatrzyma, mam siły. Kurwa, aaa! Już? Wszystko okej? Okay? Totalnie się czuję, stary, kurwa. Ja mówiłem wam, że ja nie mogę na takich rzeczach jeździć. Dla mnie koszt. W głowie mi się kręci, żygać mi się chce. Srać mi się chce wszystko. Chcesz usiąść? Dobra, chodź, usiądź. Dla mnie drama, chodź. To usiądź, no chodź, usiądziesz tam. Dobrze, że on nie poszedł na tą wodną. Dasz radę chodzić? Tak. Czy chcesz jechać? Nie, chwilę potrzebuję. Widziałeś, to jest dla 14-latków, nie? Ja nie mogę mówić, nie? Ja widziałam, jak trzymałeś ręce. Przepraszam cię, ale ja nie widziałam nic. Ja myślałem, że tą stal pognę, kurwa, człowiek. Kciuk miałeś pomiędzy... Nie wiem, jak to jest fizycznie możliwe, żeby tutaj wsadzić kciuka, tak? Na to, jakby ktoś mi tu przyniósł 1 000 000 złotych w gotówce, nie wsiada. Nie, już nie. Ten Hyperion, czy stąd, to mnie... Ja nie chcę na to wsiadać, bo ja nie chcę, żebyście mnie karetką odwozili do szpitala stąd. Człowieku, ja oczopląsu dostaję, żygać mi się chce, srać wszystko naraz, nie chcę, nigdy więcej. Ja mam, nie wiem, ja może mam coś z błędnikiem, nie wiem. Chłopie, ja się kurwa torba kołyszę. Idę i mam cały czas, w głowie powiedzmy mi się nie kręci, ale jakbym szedł po poduszkach, nie? Mam takie wrażenie i jeszcze mi się kupę zachciało z tego wszystkiego. To jakby mnie wsadzili, to jest z automatu w życiu na ziemi udział wzięli. Dominik Amos, lat 44. Tada! Chcę sobie posadzić kartofle, co muszę zrobić? No dobrą ziemię musisz mieć. Pięk. No później musisz kupić sadzonki. Tak, ale to zwykła wystarczy. Ale jak to nie trzeba dobrej. Duglina no była. Normalnie kopiesz dołem, rzucasz ziarenko, podlewasz wodą i czekasz aż wyrośnie. No jak? Kartofle z ziaren są? Ty jesteś ziarno. To musiałeś, że ziarno trzeba wrzucić. To czy z tego kartofla? No sadzisz, to są sadzonki, sadzeniaki. No ale powiedziałeś, że to ziarna jest. Co, kartofle? No tak powiedziałeś. Czemu jest kartofle? Ziarno. Sadzi się kartofle. Jaki rolnik, to jest ziarna kartofle są. Ja ci mówię, że miałem, że mógł pradziadek sadzić. Nie sadziłem, ja tylko pieliłem. Z ziarna sadził te kartofle, ja to kurwa ci powiem, że... Zubierek. Dobry rolnik. Zubierek. Zubierek. Uprawa. Uprawa. Ale posłuchaj. Małe takie ziemniaczki są się sadzi. Tak, małe ziemniaczki. No tak. A skąd ten mały ziemniaczek? Owoce. No tak, małe ziemniaczki są. To tak jak kasztana sadzisz z kasztana. No dobra, no jakoś się sadzi te ziemniaki. No i rosną i słuchaj, no to są strążkowate, no nie? No bo masz ten... Ziemniak jest strążkowaty? No jak, no wyrasta przecież. Że strąka ci ziemniak wyrasta? No wyrasta takie coś, no przecież stąka... A stąka na czym siedzi? Na liściach, bo jest łodyga. Ale na to kartoflu. Jest strączkowy? Ziemniak jest strączkowy? A fasola to jaka jest wtedy? Leśna? Fasola jest strączkowa. Fasola leśna, fasola drzewna jest. Ziemniak k***a jest strączkowy? Ziemniak. Słaby rolnik jest. Bulwiaste! To są rośliny bulwiaste, no. Są rośliny bulwiaste? Co? To taki rolnika jest. Na burach jaki jest? Burak to jest bulwa. Nie, to nie ziemniak bulwa. Jest bulwa. Ziemniak, ziemniak. Strączkowe to jest fasola. Bób jest strączkowy. No ja się wiem, no bób. Grow. Ziemniak, cebula. Ziemniak jest syrena, no warto się rzucić. Ziemniak to roślina z rodziny. No. Ale jak się sadzi, to nie wiem. To już mówię, ziarno w ziemi. Ale mówię, jak się sadzi, z czego to, czy to z ziarna, czy z czego, to ja nie wiem. No przecież jak może być ziarna, jak to jest ziemniak, no. No jak rośnie dąb, no to sadzisz żołędzia, no to z ziemniaka to sadzisz. No nie wiem, no ale z czego, no to z ziarna, tak? No ziarna jest no nie, to jest ziarnek, nie ma ziarna, no. No to jak posadzić ziemniaka, żeby było? No masz taki malutki ziemniak, zasadzasz, no. Ale skąd się wziął malutki ziemniak? No urósł, ty. Urósł. Z dużego. Ty, masz rację. Wiecie dlaczego? Bo na kartoflach są, zapomniałem, z kartofli wyrastają. Jak kartofla położysz, to z kartofla wyrasta takie coś. Drzewo. Tak, takie coś, no nie? Wyrasta. No wyrasta z kartofla. No to tak coś. Samo, jakbyś chciał dęba zasadzić, no to co? Z ziarna dąb się zasadzi? Z żołędzia. No, na to wychodzi. No z czego się wysyca z żołędzia tam? No z czego kurwa się tą wy... A to z kasztana, ty jest kasztan? No a co? No myślisz, że co, że lipa? No przez kasztana ci sosta nie wyrośnie, kurwa, no mówi kasztan. Masz się właśnie korzeniami afrykańskimi, gdzie ty uprawiałeś banany, jakieś tam inne, takie wiesz... No, to... Dziudziu. Dziudziu banan, dziudziu. Takie wiesz, farmerstwo i ziemniaki z ziarna za nim. Powiem ci, że za rolnictwo w swoim przypadku nie brał. Nie. Bo dałeś sobie spokój. Plus do odcinka awantura gratis.
chcę się z tą kłócić o dowodach, bo... Ale ja też się nie chcę kłócić. Wybrałeś już obłok? Ja ci powiem tak. Się okryjesz może. Ja ci powiem tak. Staram się żyć zgodnie z dekalogiem. Religia moim zdaniem też wiele złego zrobiła, ale to... Słuchajcie, odcinek się skończył, ale tu wojna jeszcze trwa, to macie ze 3 minuty ekstra. Będę rozdzielał. To jest właśnie ta złość, jak się nie potrafi odpowiedzieć na pytanie. O! No kurwa masz, człowieku, no gość! Gość się ze mną kłóci, podaje mi człowieku nazwy, kurwa, w ogóle, których nie ma i on mi wpiera, że tak jest! Wpierasz mnie nazwy! No nie, ja tłumaczę jemu, że ja nie robię w niedzielę nic, że ja w niedzielę nie robię nic. No. Bo to ja tak uważam, to jest moje. Ja nie każę innym ludziom tego robić. A ty mówisz, ale on powiedział w poniedziałek! Nie, każdy robi sobie ja co chce. Ja według soboty. Tak, nie mam z tym problemu. Niech ci sobie powiem w sobotę, ci w poniedziałek, a ci w niedzielę. Ty, no to jak ty nie masz z tym problemu, to powiedz według kodeksu pracy, że poniedziałki chcesz mieć wolne, a nie niedziela. Wariat. To jest tak, jakbyś podszedł do tam gdzieś do kochanówka pojechał i starał się z kimś rozmowy. Nie, po prostu. Nie, ty ich chcesz pracować, to nie możesz. Prawo nie może się łączyć z religią. Ale mi się też to nie podoba. Mi też się nie podoba, to ci maczę. Tak jak powiedziałeś, prawo się nie powinno łączyć z religią. Oczywiście, że nie. W niedzielę każdy powinien pracować kiedy chce. Oczywiście, że tak. Ile chce. Ja też tak uważam. I za to chcę. Ja też tak uważam. Kurnie, Marcin, tak się. Na kominie chyba. To jest właśnie to, o co mi chodziło. To jest właśnie wyśmiewanie kogoś. To jest po prostu wyśmiewanie się. Tak jak on to robi, to jest niedobre. Ty, ale jak tu się nie śmieje, jak ktoś mówi, że będzie na chmurze siedział? Ale ja ci nikt tego nie powiedziałem, że żaden ktoś będzie na chmurze siedział. Skąd ty to kurwa wziąłeś w ogóle, gościu? Gościu, już nie na ty, ani po imieniu, to gościu. To i tak jest, gdzie z tego słuchać nie tam? No walkę trzeba zrobić, mi się wydaje. O przekonania polityczne. Tadam ponownie! Tadam! Może powiesz taki content zrobić, że porady zdrowotne udzielać? Mógłbym, bo się znam, bo mam wiedzę. Tylko specjalizację medyczną, czy... Ogólną. Ogólna. Ty możesz jakimś znachorem zostać. To jest ogólna. Wiem, jakie są skutki uboczne leków różnych i przeróżnych. Czego nie można brać, jakich leków nie można łączyć. Zwariowałeś? Studia z medycyny odwaliłem w pół roku. Poszedłem do lekarza, z nim rozmawiam tak, jakbym zgadał z drugim lekarzem. Mówi, panie, tam tu rzeczy. Przychodzi abuz do lekarza, a lekarz gada z nim jak z lekarzem. Słuchaj, ja coś wam powiem. Tu siedzi dwóch osłów, ja po prostu przeczytałem cały internet. Chciał mnie zdjęcia rentgenowskie czytać nam. Kurwa mać, jeszcze takie rzeczy. Napiszę książkę. Jeszcze książkę. No napiszę i zobaczysz. Zwariowałeś, czy ty masz pizzę z czymś innym? Jest teraz dobrze. A ty masz pizzę z czymś innym brałeś? No to dobrze. Czy taką samą? Posiadam ogromną wiedzę z zakresu medycyny. A operację byś się podjął? Oczywiście. Na twojej podstawie powinni nakręcić polski serial doktora House'a. Ja napiszę poradnik Darzy i Skopolan. Jakie badania robimy teraz? Stajesz na baczność, zamykasz oczy i musisz dotknąć palcami wskazującymi czubka nosa. Nie trafisz palcem w czubek nosa, rozumiesz? No, to poszedł grubo dzisiaj. Nie wiem, czy pizzę nosa z jakim... Stoisz, rozkładasz ręce, zamykasz oczy i musisz palcem dotknąć centralnie czubka nosa. Nie trafisz palcem w czubek nosa. Rozumiesz? Prosty k***a człowieku z Pilaszkowa. Raz trafiłeś, raz nie trafiłeś. Tknąłeś palcem nosa? Oczywiście. Jestem chory. Ty! Przestał śmierdzieć. Śmierdzenie ustało. Czułem taki jakiś dziwny zapach pod nosem i śmierdzące stolce, no. Ty wąchasz, też degustujesz to. No tak, srasz, to jak srasz, to nie czujesz, że idzie do góry? Dobra, proszę nakładać na talerz, no. Na ból kolana, co byś mi zalecił na przykład? Proszę, to nie gips. Gips. Na kolano, skopiesz. A jakby ręka złamana była, co by pan zrobił, panie doktorze? Skopolan. Dotknijmy palcem nosa na koniec. Nie trafisz palcem w czubek nosa, rozumiesz? Dotknąłeś palcem nosa? To jest medycyna. Gdzie? Hipochondria. Paruje, mózg paruje. Mózg paruje, co tu się dowiaduje? No i tak było. Miało sens. No tak?